Siemanko, cześć i czołem, witajcie moi kochani z tej strony Szarikan! Najlepszy, najbardziej familijny youtuber na całym świecie. Witajcie. Dzisiaj kontynuujemy naszą super fantastycznie familijną przygodę w The Glitched Attraction, bo tak bardzo lubię tą grę, że mi siada psycha i już nie mam tabletki, mi się kończy po prostu na psychę. Ale jestem ciekaw, co dzisiaj takiego grama dla nas przygotowanego i jakie dzisiaj zagadki będziemy musieli rozwiązać. Ja cię widzę. Myślisz, że mnie przestraszysz? Ja jak już cię zobaczyłem, to jeszcze ciebie nie boję. Wiesz dlaczego? Bo nie boję się takich śmieci! To jest jedna z nielicznych tych gier, które chciałbym, żeby skończyły się jak najszybciej i nie musiałbym w nie grać. Nie wiem w ogóle, dlaczego zgodziłem się. Dlaczego ja znalazłem tą grę? Dlaczego ja postanowiłem, że zagram sobie w The Glitched Attraction? Pomyślałem sobie, ej, to może być fajna gra. Nie jest. Ja pamiętam to pomieszczenie z monitorami. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Znowu oczywiście mamy kody. Mamy nawet kluczy, które będziemy musieli znaleźć. Prawdopodobnie i tutaj wcisnąć. Super, mamy kolejne wajchy. Mamy jakieś minigierki. Po 25 centów każda. Nie stać mnie, bo wydałem wszystkie moje pieniądze, żeby się tu dostać. Tylko po to, żeby tu umrzeć sobie. Dobra, to zrobimy rozejrzyjmy się. Mamy jakieś rury. Dobra, zresztą nieważne to jest. Kamera system. Używaj monitorów, żeby sprawdzić pokoje obok twojego biura. Dobra, okej, okay, żeby włączyć i wyłączyć światło. A czemu to ma mi służyć? Jak wyłączę sobie prąd, to jest co? Znaczy będę oszczędny, bo jest kryzys energetyczny, ale coś oprócz tego zyskam, że będzie ciemno? Chyba, że tutaj przyjdzie ten potworek i wtedy będzie ciemno i ja muszę zgasić wtedy światełko i wtedy on mnie nie zobaczy. To ma sens! Co my tutaj mamy? Magnetization! Naprawdę mamy coś takiego jak magnetyzację. Okej, żeby zamykać i otwierać drzwi. Ta dźwignia będzie do tego służyła. Jeżeli magnetyzacja osiągnie zero, drzwi się same otworzą z powodu braku prądu. Czyli ja co, będę musiał całą noc tutaj siedzieć i oszczędzać prąd? A gdzie jest wskaźnik prądu? Jest jakiś wskaźnik prądu? Gdzieś? Gdziekolwiek? Nie? Fajnie, dobra, to na wyczucie będę robił. Znaczy tu będzie pewnie się jakiś wyświetlało. Do not leave the office through the doors, he will attack you. Nie możemy wychodzić z tego pomieszczenia. Nie możemy patrzeć na halucynacje, które się pojawiają. Widzicie? Mi ta gra tak siada na psychę, że już nawet sama pisze tipy, że pojawiają się halucynacje w tej grze. Freedom! Complete the puzzle! Aha, aha, czyli po prostu nic mi nie powiecie i muszę zgadywać, co muszę zrobić. A nie mogę podłączyć tego całego systemu do mojej latarki, bo jak zauważyłem, to ona ma nieskończony zasób energii, więc w sumie jest takie perpetuum mobile, mogłaby zasilić cały ten kompleks, tak? Dobra, czyli co? Tu mamy drzwi, super. Mhm. I to jest najważniejsza rzecz, którą będę musiał rozwiązać, czyli znaleźć kluczyk, znaleźć kod, rozwiązać tu jakąś łamigłówkę. Tu jest jakiś schowek na coś tam, nie wiem nawet. I też go pewnie będę musiał jakoś otworzyć. Dobra, no to chyba zaczynamy, już wiem wszystko. Przy okazji będziemy szukali mojego czerwonego przycisku gdzieś, gdzie pewnie się znajduje. Okej, okay. Dobra, to co ja z tymi drzwiami mam robić? Mam tylko What? Jakie Joe? Jakiego Joe chcecie wysłać? Nie musicie żadnego Joe... O. Co się stało? Ja miałem zamknąć te drzwi w końcu, czy nie? Czemu one się tak wolno zamykają? Ja je mam zamknąć, czy ich nie mam zamknąć? Bo on tam stoi. Może zgaszę światło, cały prąd wyłączę. Co tu jest? Emergency zone map. O kurde, to są jakieś mapy? A nie mam uprawnień. O, jakieś kamery są. O, mnie nie atakuje, co? Nie zaatakuje mnie, prawda? Verifikote kodę. Wrong kodę. Muszę włączyć developer mode activation. Potrzebuję jakiś kod znaleźć. Ale skąd ja ten kod znajdę? O kurde. Dobra, Houston, mamy problem. On tam dalej jest, że sobie poszedł. Ej, słyszę wentylację. A on tu wyjdzie wentylacją? Ja mam wentylację u siebie. On nie wyjdzie u mnie, prawda? Proszę. No. No ja ci zaraz z buta wjadę, ty! Musimy wyłączyć całe światło. A, okej, musimy się schować. No tak, tak to my pomyślałem, że to by było logiczne, ale chciałem zobaczyć mimo wszystko, czy tam wejdzie, nie? No bo wiecie, eksperymentujemy tutaj na razie, bo nie wiem totalnie, co mam zrobić. Nie wiem, skąd mam ten kąt wziąć. Totalnie nie mam pojęcia. Może faktycznie muszę jakąś tam ćwierć centówkę, ćwierć dolarówkę znaleźć, wsadzić tutaj, zagrać na automacie. Kto go tam wie? Dobra, miałem szukać... Aj, co tutaj? Oczywiście działa tylko jeden, nie? No bo czemu by nie? No i ja pojawiam, który to jest akurat wentylator. Co tu się dzieje? Co to jest? Duct act. No ja wiem, które to są kamery akurat. Mhm. No, dużo mi to mówi. Ja nie mogę stąd wychodzić? A mogę stąd wyjść?
Nie mogę stąd wyjść. Okej, on sobie tutaj siedzi. No dobra, on sobie... O nie, tu też jest kod jakiś. Ile tego kodu jest? Czemu to jest takie duże? No, więcej tego kodu. A, on stoi tu, nie możemy patrzeć na niego. Szukamy kodu. Jak wyglądają kody? Emergency Validation. Mogę tu coś zrobić? Kliknąć coś, zamknąć coś? Office, nie. Tu nie mogę, bo nie mam kodu. No i nie mogę. Skąd mam wziąć kod? Ej, a może w szufladach jest? Przecież, zapomniałem o szufladach. Czy da się otworzyć szuflady? No, niestety nie da się otworzyć szuflad. No i ten tu już stoi, weź wypieprzaj mi stąd, bo cię normalnie zaraz coś ci zrobię. Jakbym był... Kluczyk muszę znaleźć, tak, to jest to. Kluczyk potrzebuję. A kluczyk gdybym... Nie, no co to jest? Inny fast coin, nie mam żadnych fast coinów. Co to jest? Co to za dźwięki? To tam ktoś już to idzie? Chyba nie. No to co, jak ja mam rozpoznać, czy on idzie, czy on nie idzie, no? Przecież to jest takie randomowe, jakieś dźwięki są tu wydawane. A nie! Idzie! 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 To był jednak on. Te randomowe dźwięki są bardzo istotne w tej grze. Okej, zapamiętać. Ej, może wyłączę to światło? Może ja wy... Nie wiem, czy to był dobry pomysł. Ale jak wyłączyłem to... Co tu się dzieje? A teraz mogę wyjść stąd? Okej. Nie mogę nadal stąd wyjść. Houston, mamy problem. I ten problem jest taki bardzo poważny, ponieważ nie mam pojęcia, co mam zrobić. Jest jeszcze ciemno, co powoduje dodatkowo, jakby, mój niepokój wewnętrzny. Po co mam te kamery? Oni mi każą patrzeć na tych kamerach, może tam faktycznie jest jakiś kod. Dobra, czekaj, muszę włączyć to światło z powrotem. Nie, tak się uruchamia światło, Shirkan. Dobra, mamy światło. I patrzymy sobie. Kamera left room. No i jak? Signal loss. No i co? Jak mi to ma pomóc? Dobra, jest tam. Tutaj też jest jakiś. Ile ich jest? Tak, A1, 2. AX2. AX1, 1. Nie, no nie mam pojęcia, co to jest. Jeżeli to jest kod, to jestem za głupi, żeby go rozumieć. Może ilość baloników jest kod. A czy te monitory mogę kliknąć? Byłoby fajnie. No skąd mam ten tip wziąć? Skąd mam wiedzieć, jak... No, przecież tylko ci na stópki popatrzyłem. Tylko na stópki patrzyłem, no weź. Tu jest ten matołek. Ej, idzie, 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 dobra, gasimy światło. Let's go, ha! Teraz mi nic nie zrobi, bo już mam obczajone wszystko. O, widziałem tam czyjeś oczy były. A jest tu. Przepraszam bardzo, gdzie ja się miałem schować w tym pomieszczeniu 2x2? Bo tu chyba szafek nie daliście mi. Co ja miałem zrobić? Wyłączyłem całe światło, nawet latarkę zgasiłem. Co jeszcze mam zrobić? Nawet się nie ruszałem! Ja, czemu ta gra jest taka, kurde... Szuflady też nie możemy otworzyć. Tu jest jakiś kod. Co ten kod może znaczyć? Znaczy, to ja wiem, co on znaczy. Jego otworzymy i w momencie, kiedy go otworzymy, zapewne będziemy mogli, tam znajdziemy kluczyk, będziemy mogli to otworzyć, a tu wtedy otworzymy to, a tam będzie gówno i wtedy stąd wyjdziemy. Tak, to jest na pewno to, co właśnie musimy zrobić. Co tu jest? Main door. Co tu leży? Jakiś burak. To jest ten, co tak chodzi. Tu jest ten, dobra. 1, 1, 2. 1, 2. Co się dzieje? Co to za dźwięki? Kamera? O co tu chodzi? No i tam wydają jakieś dziwne dźwięki sami z siebie. Nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Mam tu w śmieciach szukać? Halo? Gdzie? Jest kod! Jest kod! Ja! Jest kod! 5! Ja, czemu on jest taki długi? 5, 8, 7? Dobra. Nie no, nie za długi. Ej! Wait! Czekaj, bo ja czegoś tu nie rozumiem. Przecież ten kod jest za długi. Teraz jest przesada trochę chyba z tym kodem, co? Tu mam 5 cyfr, a tu jest ewidentnie za dużo. Co, któryś jest fałszywy? Nie, to musimy gdzieś indziej poszukać tego kodu. Może jest więcej kodów? Oho. Oho, słyszałem to. Słyszałem to. Nie, no prze... Okej, dobra, zasłużyłem sobie, powiedzmy. Powiedzmy, że musiałem dostać. Dobra, ten kod, ale to jest jedyny kod, jaki ja widzę, jaki znalazłem do tej pory. Czy jest coś jeszcze tutaj? Jakbym trafił do backroomsów albo do jakiegoś escape rooma, to wiecie, jakbym skończył? Bardzo szybko. Bardzo, bardzo krótka by była moja przygoda. Dobra, nie ma innych kodów, jest... Ej. Dobra, schowałem się. Dobra, błagam, niech to zadziała, błagam, niech stolik z Ikei mnie uratuje, błagam, proszę, no to był na wyprzedaży kupiony. No, jestem bezpieczny, stolik z Ikei mnie ochroni. Ha! Jednak, po taniości, na wolności. No i fajnie, no i elo, no i cześć. Czy tu stoi, no.
A on ma chyba noktowizję. O, on widzi różne. No przecież mnie coś czyści zaraz, nie? Odpalamy prundy, cokolwiek to tam da. Patrzymy na niego. Ja mogę mieć od... Ja muszę chyba na tego patrzeć cały czas. Dobra, to lecimy z tym kodem. 5, 8. Co jest? Co jest? No! If you see him running to the one of them, hide under the table before he reached the office and stay there until he stops hearing his footsteps. Jeżeli on przyjdzie z lewej strony, schowaj się po lewej stronie? Jeśli przyjdzie z prawej strony, schowaj się po prawej. Tam mam tylko jedno. Jedno! Jeden stolik! Tam nie ma stron! Tam jest tylko stolik na środku! Jakie to jest głupie! I trudne! I frustrujące! Dobra! Po lewej albo po prawej stronie mamy się stować. Jak mam to rozumieć? W sensie, że jak on wejdzie tędy, to mam stanąć tu. Aha, dobra. Jaka głupota. Jaka to jest głupota. Po prostu największa głupota na całym świecie. Większej nie widziałem, nie słyszałem. Kodu nie ma, ciekawe czy się pojawi magicznie jak zacznę. O, to teraz będzie w innym miejscu chyba. O kurde, to tego się nie spodziewałem. Patrzymy tutaj, patrzymy po suficie. Bla, bla, bla. A jest! Dobra, tylko czemu on jest taki duży? 1, 5, dobra, lecimy. 1, 5. Nie patrz na mnie, znaczy ja nie mogę na ciebie patrzeć. 8, 9. 8 najpierw jest, 8. Potem 9, dobra. I co teraz? No i co? No właśnie. I 5. Już widzę jak ten kod zadziała. Jasne, no i 5. No, ku mojemu zaskoczeniu, ten kod nie działa. Ciekawe dlaczego. A może zawsze tak... A może... To jest ten kod! To nie chodzi... Jak ja jestem głupi? Przecież mam ten drugi kod jeszcze do zrobienia. 1, 6, 8, 8. 1... Działa to? 6... 1... No przecież... No przecież mnie coś... Przecież nie da się tu wklepywać tych kodów. Developed mod... Teraz mogę pisać! Dobra, poszedł sobie? Nie poszedł! Nie poszedł! Jaki timing miałem świetny! Dobra, jestem geniuszem. Już wiem, do czego ten kod służy. Okej, jest super. Jest super. Dobra, mamy to! Mamy to! Mówiłem, nie musiałem patrzeć na neta nawet. Oh my god, ale jestem geniuszem, ale jestem geniuszem. O, no, a, tu jest ten kod, dobra. 2, 4, 4. Dobra, będziemy po 3, bo żebym nie spieprzył tego. Szybko! 2, 4, 3. 8, 6, 2, 1. 8, 6, 2, 1. 8, 6, 2, 1. Pick! Activated developer mode. O, mam! Mam pieniądz! Mam pieniądz! Wow! Gramy! Jak się w to gra? Freddy, you must hurry, everyone needs your help, the souls are in danger, go! Go! Dobra, idę! Oh my god, zegarek, podnieś zegarek, użyj zegarek. Co się stało? Co jest? Co jest? Dobra, gramy dalej. Użyj namiotu. Co to jest? Hello there, I have a problem, I want to fish, but there is... Nie mogę ci pomóc. Jak ci mam pomóc? O co tu chodzi? Ja nie grałem w tę wersję Freddy'ego. Hi, can you do me a favor? I'm busy fishing and I must like go the balloons. Could you fight some? Spoko, widziałem. Widziałem balony. Balony, były tutaj balony. Patrz. Ojejku, ale jestem koks. Nie, słyszę kogoś. Słyszę kogoś. No, Stolik z IKEA mi nie pomógł tym razem. 816, dobra. Szybko. 4, 2, 3, 8. Problem kategoria jest tego typu, że jesteście debilami po prostu. Teraz tu są balony. Czemu oni nie mogę podnieść? Dlaczego ja ich nie mogę podnieść, to dupy jasnej? La 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 la. A może zegar muszę podnieść? Nie, zegaru nie mogę podnieść. Pa 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 pa, to jest tam jakieś zielone gówno. Zakładam, że to tu muszę zanieść. Szybciutko. Wow! Time runs up? No, 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 no. Dobra! Zegarek, 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 mamy to! Oby nic się nie pojawiło. Szybko, szybko! Zegarek był gdzie? Gdzie na początku? Nie, nie był na... Tu! Kurde, straciłem sekundy cenne. Szybciutko, zegarek, podnieś zegarek. Bądź grzecznym misiem, podnieś zegarek. Zanieś go tam. Jak coś przyjdzie zaraz, to ja zginę. Umrę, totalnie umrę. Nie chcę umierać. Proszę cię. Dobra, dostęp. Nie, idzie ktoś.
Skopo-pestia? Dostałem jakiś... No i proszę, nie zobacz mnie. No ale czemu? Czemu? Why you bully me? Dlaczego? Co ja ci zrobiłem? No przecież siedzę pod tym stolikiem w EK. Czy ten to działało, teraz to nie działa. Ja mam pytanie, jak mam patrzeć na te kamery tutaj i jednocześnie grać na tych automatach? Bo ja może czegoś nie rozumiem, może czegoś nie ogarniam. Jej, mam rybkę! Rybka! Hej, Nie! Nie! Ja nie wiem, jak mi się to udało, ale to był taki łód szczęścia teraz, że się w głowie to nie mieści nawet. Oh my god. Aha. Ta gra to największe kupsko, jakie w życiu grałem. Naprawdę. Dobra. 6-6-1. Szybko. Wstawaj! 5-5-6-1. Nie, jak, nigdy nie wciskaj, nie wciągajcie kleju nosem, bo skończycie jak ja. Dobra, popatrzymy trochę na kamerach. Dobra, no, dobra, jak patrzę, jak kamery są włączone, to może on tam będzie wolniejszy czy coś. Mam taką teorię. Patrzyłem na niego na kamerze, tak? No. No, podnieś tą rybę! W czym masz problem? Ej! Co to było? No, coś słyszałem, nie? Nie, niemożliwe, że coś słyszałem. On dalej tu siedzi. Dobra, jest dobrze. Zniosę ci rybkę. Dałeś mi to coś dziwnego. Dobra, teraz idę tu. Kładę to szybko tutaj. Okej? Okay? Ej, jest dobrze, jest dobrze. Zaczynam ogarniać tą grę. Teraz mu zegarek biorę. No podnieś ten zegarek! No nie, muszę z nim pogadać. O nie. Tam na pewno było coś złego. Tak? To było to? To o to chodziło? Nie, no on tu jest! No to... Nie wiem, mam zamknięte to mieć? Może nie. Nie wiem, co tu się dzieje. Pogadajmy z króliczkiem. Cześć! Czas strasznie szybko leci! Co to za... Co za dźwięki? Co się dzieje? Dobra, patrzymy szybko na monitory. Gdzie on jest? Gdzie on uciekł? Dobra, jest tu. Siedzi, jeden, drugi. Nie wiem, na którego patrzeć. Na tego nie mogę nawet. Widzę cię! Co to jest? Ej, słyszę coś! Jak mam zresetować to coś? Bo mnie tu nie działa. Oj, poszedł sobie. Ha, poszedł drzwi. Oj, rozwali je pewnie. Rozwali je? Nie? Pójdzie sobie? Co ty gadasz? Zadziałało to? Raz jeden w życiu te drzwi do czegoś się przydały? Co ty gadasz? Ja, co tu się stanęło? Teraz idziemy do... Co to jest? Ayo, you are looking glass, I will give you some more light. Nie, potrzebuję tej pochodni. Szybciutko. Ile tych namiotów tu jest? Pochodnia była chyba na samym początku. Ja pierniczę. Nie atakuj mnie! Jestem za młody, żeby umierać. It's too dark! Na. Ostatni namiot! Hej, udało się! Hej, please help me! No, to pomogłem ci! Jak ci mam pomóc? To jest ten króliczek? I have been here for too long. No spoko, remember who I was. Dobra, dupia to mam, nie interesuje mnie to. But I know I used to be like you. Ja chcę stąd uciec. Byłeś kiedyś człowiekiem? Dobra, spoko, zostałeś furasem, zacząłeś się przebierać za króliczki. Dobra, nie oceniam. This is not me. Dobra, spoko, nie interesuje mnie ta historia. Interesuje mnie kot, żeby stąd uciec. This is not my face. On przecież mówi, że mnie to nie interesuje. Let me out. Nie wy... Okej, okay, to było nawet straszne, muszę przyznać. Okej, okay, wracamy do kamer, hello! My friends, nikogo nie ma na kamerach, tak? No i co teraz? O kurde. Jak ja mam... Aha, 8-6-3-2-2. 8-6-3-2-2. Mamy to. 8-6-3-2-2. A! To nie ty, znaczy, się przestraszyłem. Dobra, wiesz co, idź sobie. No! Dobrze, że zamknąłem te drzwi, prawda? Nie, no czekaj, co tu jest? 8-6-3-2-2. 8-6-3-2-2. Aha! Tu jest jeszcze kod! O nie, on tu idzie. A, światło! A! Czemu się te... A, bo... A, no tak, wyłączyłem prąd i drzwi się...
a tworzyły. A kto by się tego spodziewał? Ej, błagam, niech tu jest checkpoint. Błagam was, niech tu jest checkpoint. Jak nie będzie tego checkpointu, to przysięgam, złe rzeczy zrobię. Jest, dobra, okej, okay, bo bym się bardzo, ale to bardzo zdenerwował, jakbym miał grać jeszcze raz na tym cholernym automacie. Okej, okay, to teraz tak. To jest bardzo skomplikowany kod, o ile się wczyta. No i tak dzisiaj. Musimy trochę poczekać. Okej, okay, i teraz tak, XT. O nie, zapomniałem o kamerkach. Dobra, on tu jest. On tu jest, dobra, patrzę na ciebie, więc się tam uspokój. XT jest pierwsze, XT, czyli 6 jest pierwsze, okej? Okay? Potem mamy XS, które jest drugie i to jest 8. Ja jestem geniuszem, nie? Potem mamy AE, AE, to jest trójka. Ej, no on tu gdzieś chodzi sobie, nie? Potem mamy trójkę, okej. Okay. Następnie mamy CB. CB to jest piątka, piąteczka. Okej, okay, oni sobie tu stoją, fajnie. I ostatni jest UQ, a UQ to też piątka. Dobra, błagam. Ooo! Nie! Zepsułem! No i co? No nie! No, jak? End of log, log... Czy ja coś popieprzyłem? 6 jest pierwsze. 6, 8. 6, 8. No ej, no jest ten kod taki, no! Jeżeli to nie jest, to ja nie wiem, co to jest. Log shares with... blablabla. No tak jest, 6 XT, tak? 6, potem jest 8, potem jest 3, 5 i 5. Oj. Oj, Houston. Houston, bo się pogniewamy. 6, 8, 3, 5, 5. Czekaj. 6, 8... O. Dobra, nie wiem, coś złego się dzieje chyba. Coś bardzo złego się dzieje. On się próbuje mi tu wrąbać. O, o kurde! On może otworzyć te drzwi, prawda? Ja! Super, poszedł sobie. Chyba, tak? Nie słyszę już twoich kroków. Czy on mi zniszczył te drzwi? No nie, no nie. Houston, to teraz jest mega duży problem. Mój problem nazywa się zepsute drzwi. Ale dlaczego to nie działa? 6, 8, 3, 5, 5. Przecież taki kod tutaj jest. Może ja w coś cisnąć muszę? Ja musiałem to nacisnąć. Nie wierzę w to po prostu. Jakie rekalkulacje? O! Oho. Coś złego się stanie. To jest bardzo złe. What the hell? Co się wy... Co? Czy ja się palę? A! Nie! Uciekamy stąd! Ja się nie chcę spalić żywcem! Nie chcę się spalić żywcem! Nie chcę się spalić żywcem! O kurde. Dzisiaj pieczony króliczek będzie na obiad. Ojejku, 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 główkę ci ucięło, oj jak mi przykro, aaa. Creme de la creme dla mojego serduszka. Czyli jednak jakieś pozytywne rzeczy się w tej grze jednak dzieją. W końcu niszczymy te animatroniki. Teraz ja ci z buta pojadę, jak się czujesz? Hm? Wow, co się stało? Ej, ty mi zepsułeś latarkę, ty... O nie, zepsułeś mi latarkę. Dlaczego mi zepsułeś latarkę? I mały gnojku. Ale jesteśmy kwita, ty mi zepsułeś latarkę, ja ci zepsułem mózg. Znaczy ciebie zepsułem całkiem. Ja aż nawet nie chcę wiedzieć, co czeka mnie za tymi kolejnymi drzwiami. Nie chcę nawet wiedzieć, ale boję się, że moja psychika nie da rady następnym razem kolejnych zagadek rozwiązywać po prostu. Ale jest rekord, 46 minut. Uwaga, 46 minut zajęło. Wiadomo, materiał będzie krótszy, bo nie będę wam pokazywał coś, ale 46 minut, to jest mój rekord życiowy. Bez żadnych tipów z internetu, okej? Okay? Jestem geniuszem, jak sobie to wmawiam. Jeżeli wy też tak uważacie, to możecie zostawić łapkę w górę. I widzimy się następnym razem. Chyba, nie wiem, czy mi lekarz pozwoli. Na razie, cześć!